Jeśli spodziewaliście się rewolucyjnych zmian w formule i w zestawie obecnym na tegorocznej konferencji InfoShare, to myślę, że możecie być zaskoczeni. Rewolucji specjalnie nie ma, chociaż rewolucyjni są goście, których zapraszamy do kolejnych odcinków interview, między innymi nasz dzisiejszy gość, który właśnie siedzi przede mną i przed Wami w sumie, Andrzej Grzesik, Java Champion, aktualnie pracujący w Revolut, aktualnie w Londynie, ale dzisiaj w Gdańsku. Witam Cię serdecznie. Cześć. Porozmawiamy o Revolucie, porozmawiamy o tym, co ciekawego przygotowaliście na tegoroczną konferencję, ale też w ogóle generalnie, co u Was słychać. 33 miliardy dolarów wyceny, czyli 33 razy jesteście już jakby jednorożcem. To chyba taka liczba dość imponująca. Jesteście jeszcze startupem? Oczywiście. Tak? Startup to mentalność, prędkość dostarczania i energia, która jest w firmie. To jest jak najbardziej. Oczywiście tak, mamy prawie 3000 ludzi, więc to nie jest już firma garażowa. 15, 20, 100, 500, 1500 osób. Jesteśmy sporzy i musimy, struktury w środku muszą za tym nadążać, żeby nie utonąć w procesie. Ale w środku, z punktu widzenia budowy produktu, ja zajmuję się backendem, wszystko działa bardzo dynamicznie. Revolut to jest chyba najbardziej zdecydowanie najbardziej dynamicznie produkująca firma, w jakiej pracowałem. To jest bardzo miłe doświadczenie, to jest też bardzo wiele uczące doświadczenie, bo mamy bardzo kumatych ludzi, plus akurat technologia, którą się zajmuję, od góry do dołu wszyscy są skupieni na produkcie. To jest super. To daje dużo energii, daje fajnego kopa i można zobaczyć wzrosty, jakie kiedyś oglądały firmy typu eBay, PayPal. My robimy dokładnie to samo. Jesteśmy od Australii po Amerykę. Chcemy budować coraz więcej funkcji, mieć coraz więcej użytkowników. Jesteście głodni sukcesu jeszcze bardziej. Oczywiście. No, brzmi to żarłocznie, ale powiedz mi w takim razie o tej różnicy między startupem a korporacją, bo ktoś mógłby powiedzieć, że przy takiej wycenie, przy tylu ludziach, no już startupowi w sumie nie możecie być. No muszą być jednak jakieś już bariery w tym rozwoju, które każą Was przestać nazywać właśnie startupową organizacją. Ja cały czas się kieruję podejściem i energią, która jest w firmie. Tego ducha cały czas mamy. Fajny przykład z krakowskiego biura, Launchpass. Pracownik przyszedł z pomysłem. 3 miesiące później poszła na produkcję. Takie historie w legendarnym korpo chyba by się nie wydarzyły. Na pewno nie tak prędko. U nas takie rzeczy dzieją się ciągle. I pracujemy w iteracjach kwartalnych, w sensie teamy planują sobie, co zrobią w kolejnym kwartale, właśnie po to, żeby móc szybko reagować, bo w momencie, kiedy przestaniemy, wtedy rzeczywiście grozi nam to spowolnienie, do którego nie chcemy dopuścić, bo to nas troszkę... To bardzo zmieni firmę i tego nie chcemy. Mhm. Wspomniałeś o Krakowie. Krakowski oddział to w Waszej strukturze największa jednostka. O tym rzadko się mówi, prawda? To jest ponad 800 osób już w tym momencie w centrum Krakowie. Największy rewolut świata tak naprawdę. W Krakowie mamy wszystkie funkcje i w Krakowie dalej chcemy rekrutować. I to jest bardzo dla nas ważne biuro i z tego biura wychodzi bardzo dużo rzeczy. Mhm. Jest tam FinCrime, jest Revolut Premium, jest Revolut Junior, ale to nie znaczy tak, że my tam konkretne feature'y wiążemy z miastem. Nie. U nas jest, pracownicy są ulokowani w różnych miastach i po prostu pracują ze sobą. W związku z czym, jak przyszła pandemia, to Slacka i Hangouty odpalane z biura zamieniliśmy w niektórych sytuacjach na Slacka i Hangouty odpalane w domu, więc w zasadzie niewiele się zmieniło. Chociaż część ludzi jeździ do biura, bo pewne rzeczy prościej jest zrobić twarzą w twarz. I obecnie mamy dokładnie taki miks. My to nazywamy Revolut Labs. Chodzi o to, że jak ktoś chce, to może jechać do biura, ktoś nie chce, wspomagamy go w domu, wyślemy mu monitor, krzesło, górko i tak dalej, i tak dalej. Ja też wolę się spotkać z sobą twarzą w twarz na InfoShare niż rozmawiać online. Tak, bo event i interakcja i energia jest zupełnie inna. Wiesz, to z zeszłego roku to był inny event. Ja wolę eventy twarzą w twarz, bo te interakcje międzyludzkie są bardzo wartościowe. Mhm. Słuchaj, zmieniliście definitywnie, moim zdaniem, branżę bankowości. Weszliście w te fintechowe tory tak mocno, że za Wami podążyła też reszta. Pewnie nie wszyscy, ale większość branży popatrzyła się na Was jednak z podziwem i tak myślałem, z jakąś estymą. Powiedz mi, bo chyba jesteś dobrym adresatem tego pytania, w którą stronę w takim razie będzie zmierzała bankowość przyszłości. No bo to, że branża już się w pewien sposób zmieniła i zrewolucjonizowała, to nie oznacza, że nie będzie się zmieniać dalej, na przykład w kierunku krypto. Mamy krypto, lubimy krypto. Nie boicie się krypto? Nie. Pozwalamy używać krypto. Bo kryptowaluty oczywiście mają kilka ciekawych problemów, które
opiekunowie walut muszą rozwiązać, albo które po prostu same waluty muszą rozwiązać. Natomiast to jest instrument finansowy, do którego ludzie powinni mieć dostęp. Mi się bardzo podoba w Revolucie to, że zawsze mówię, że demokratyzuje dostęp do usług finansowych. Wszyscy mają taką samą aplikację, dostęp do tych samych feature'ów. To jest proste, jest wszystko pod dotknięciem palca, dzięki czemu ludzie są lepiej poinformowani, mają lepszy dostęp i mogą z tego bardziej skorzystać. Tak samo chcemy wchodzić na kolejne rynki, tak samo chcemy te feature'y dodawać. Oczywiście to jest trudne, bo jak to wszystko powiązać w jednej aplikacji mobilnej i to jest ciekawe zadanie dla programistów mobilnych, dla designerów i dla ludzi opiekujących się produktami, jak to w środku poukładać. Ale trochę mi uciekłeś od pytania, bo mówisz o teraźniejszości, a ja pytam jeszcze o przyszłość, bo już mamy to, prawda? Ludzie już nauczyli się tej bankowości w waszym wydaniu i w waszym modelu, mają to w telefonie, potrafią tym zarządzać, albo przynajmniej takich ludzi jest coraz więcej, a w którą stronę to jeszcze będzie... Będziemy mieli więcej różnych usług. Tak jak jest Stays, czyli można zabukować sobie gdzieś jakiś pobyt przez aplikację Revolut, będzie można przez aplikację zrobić jeszcze więcej rzeczy. My to nazywamy, że chcemy, żeby aplikacja to była... Financial Super App, czyli taka zintegrowana oś, taki rzecz. Taki hub to portal do wszystkiego, co się wiąże z finansami. To jest nasza idea, to jest nasza myśl przewodnia. Ale to się trochę też wiąże z takim trendem generalnie w aplikacjach i w ogóle w świecie, żeby integrować właśnie pewne rzeczy, prawda, i łączyć kompetencje, żeby człowiek też nie miałby 50 różnych aplikacji w telefonie, tylko żeby to wszystko, co ma związek z finansami, to co powiedziałeś, mieściło się faktycznie na jednej platformie. Tak, bo chcemy, żeby to wszystko było proste, żeby człowiek, który musi coś zrobić, mógł wszystkie inne logicznie z tym związane rzeczy wykonać w tym samym miejscu, bo po co ma migrować po 15 różnych stronach, 40 serwisach i jeszcze męczyć się szukaniem takiego, który poda mu uczciwą cenę. To wszystko powinno być łatwe, proste i przyjemne. Jest dużo miejsca do roboty. A powiedz mi w takim razie, bo jeżeli popatrzymy na takie produkty typu na przykład Revolut Junior, one są dedykowane czy przeznaczone głównie dla młodszego, najmłodszego raczej użytkownika, tego, co generalnie ma jakiekolwiek już pojęcie o finansach. Ale co w takim razie zrobić z tym wykluczeniem cyfrowym, które dalej istnieje? Czy Revolut w ogóle myśli na przykład o seniorach? Czy to jest w ogóle jakiś obszar, gdzie można cokolwiek jeszcze zmienić? Jest. Czy to po prostu tylko i wyłącznie dotyczy ludzi młodych czy młodych konsumentów? Chcemy, cały czas analizujemy to, które grupy konsumentów, jakie schematy zachowań, nasza aplikacja, których jeszcze nie wspiera dobrze. I zmieniamy produkt, będziemy go ewoluować, bo my chcemy, żeby ona była dostępna dla możliwie szerokiego spektrum. Wiadomo, są wymagania co do usability, accessibility. Oczywiście nasza aplikacja wspiera i będziemy to za tym iść dalej. Na pewno nie mówimy stop, na pewno nie mówimy, że jest dobrze, bo jest obszar do poprawy. Tak jak powiedziałeś, seniorzy, ten problem, to nie jest problem, to jest po prostu fakt. Wyzwanie. Wyzwanie, ta cecha społeczeństwa, to jest coś, co musimy zaadresować, bo to jest... użytkownicy, a my chcemy, żeby ludzie mogli korzystać z usług finansowych, niezależnie od tego, gdzie, co i jak. Jeżeli chcecie upraszczać świat finansów faktycznie dla wszystkich, to również dla seniorów. Dobrze, powiedz mi w takim razie, jak konstelacja jakby światowa, jakby w biznesie Revoluta, ten polski rynek programistyczny jest ważny, bo wydaje mi się, że jest nie tylko ważny, ale wręcz kluczowy. Sam rozmiar jakby krakowskiego oddziału już to pokazuje, że mocno tutaj zainwestowaliście. Ale powiedz, w jednym wywiadzie przeczytałem z Tobą, że słyszałem, że Niemcy mówią o Polsce jako Jawaland, tak? Czy to faktycznie ma miejsce, że jest określenie zagłębiem Java i nie tylko Java. Jawaland to jest określenie, które słyszałem u Adama Biena, bardzo znanego programisty, konsultanta z Niemiec. Właśnie jak przyjechał do Polski, do Krakowa na którąś z naszej konferencji, to jest jego autorstwa, to nie jest mój pomysł. Tak, mamy dużo świetnych programistów, korzystamy z tego i dla nas, dla Revoluta jest to bardzo istotne. Chcemy mieć więcej programistów w Polsce i chcemy... To nie jest łatwe. To nie jest łatwe, konkurencja na rynku, wiadomo, jest silna. Natomiast tylko bardzo niewiele firm na świecie ma ten problem wzrostu, który my mamy. To dla software engineers, dla ludzi zajmujących się na razie jeszcze medium data, machine learning, wszystkimi w zasadzie dziedzinami, aplikacjami mobilnymi, DevOps, Operations, System Engineers, to są szalenie ciekawe problemy. I wzrasta na cały świat się kilka razy w kilku firmach w swojej karierze. Więc zapraszamy, szukam ludzi głodnych tego typu problemach, bo potem o tym się robi, potem toki na konferencjach, o tym piszą ludzie książki. To są doświadczenia, które
tak jak mówię, eBay i PayPal mają już za sobą, my właśnie przez to przechodzimy. Mhm, no tak, ale jesteście w pewnym sensie najmłodsi wśród tej całej, tak. tej całej gromady, więc w pewnym sensie też wyznaczacie szlagi. No powiedz mi na koniec w takim razie jeszcze właśnie o strukturze, bo to mnie też bardzo, bardzo interesuje. No to jest taki też trochę benchmark, jak się działa w tej branży. Działa się szybko, działa się na pewno skutecznie, efektywnie. Powiedziałeś, że ktoś z zespołu w Krakowie przyniósł pomysł, po 3 miesiącach był on już wdrożony, co w tradycyjnej korporacji pewnie trwałoby znacznie dłużej. Czy chciałbyś kiedyś napisać książkę o tym, jak się faktycznie buduje taki zespół, jak się skraca te procesy i eliminuje jakby takie blokady i hamulce po drodze? Podejrzewam, że jak się napisze książkę, będzie o budowaniu systemów rozproszonych, bo to mnie bawi. Natomiast o tym, jak pracujemy w Revolucie, staram się zachęcać ludzi do robienia prezentacji. Zresztą dzisiaj będę mówił o tym, jak upgrade'ujemy wersję Java do miary bieżącej, bo w Revolucie lubimy być na bieżąco. To daje nam korzyści. Chcemy z nich korzystać jak najszybciej. No, to jest dość proste i logiczne. Będą o tym toki na konferencjach. Na pewno będziemy się dzielić swoimi doświadczeniami, bo to jest dużo ciekawej wiedzy. I community, szeroko pojęta społeczność programistów i ludzi zajmujących się technologiami, na tym zyskuje. A potem my możemy tych ludzi zajaranych, podobnie zajawionych, zrekrutować, pracować, zrobić kolejne rzeczy razem. Czego Wam oczywiście życzę, żebyście znaleźli jak największą liczbę fajnych specjalistów, wyłowili jak najlepsze talenty, no i w pewnym sensie popularyzowali dalej te finansowe usługi w jednym miejscu, w jednym systemie, bo myślę, że to sporo upraszcza. Korzystam z Revoluta, tak, owszem, korzystam. Ja również. Raz mieliście awarię, wkurzyłem się, ale w sumie szybko się wszystko naprawiło i wróciło do normy. Myślę, że nad tym też pracujecie, żeby to wszystko brzmiało i funkcjonowało dobrze. Dzięki wielkie w takim razie za rozmowę. Dzisiaj będziemy Cię słuchać na Twoim wystąpieniu. Naszym, Waszym, przepraszam, gościem, moim, przy stoliku interview, a właściwie review na kolejnej konferencji InfoShare był Andrzej Grzesik. Revolut, mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz, nie dwa. Myślę, że co roku będziemy Cię odpytywać, jak się w Revolucie, co się w Revolucie ciekawego dzieje. A na razie dziękujemy i znikamy na kolejne punkty konferencji. Dziękuję. Dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia.